Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Nasza kolonia na razie się rozwija, natomiast przygotowujemy się do zimy. Staramy się zebrać jak najwięcej żywności. Oprócz tego, z tego co potrzebujemy, z tego co wiem, potrzebujemy również okryć jakiś kurtek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak poprzednio sprawdzałem, w zasadzie kurtkę zimową Mayumi już jakąś ma. Wełna, tutaj kurtkę zimową Sknera również ma, brakuje tylko Paweł, chociaż ma jakiś płaszcz, więc nie wiem, tu w tym momencie ten płaszcz jest pancerz ciepło 7%, od minus 15 do minus 15 w zasadzie, a te pozostałe kurtki mają też do minus 15, czyli w zasadzie można powiedzieć, że Paweł też ma tutaj jakiś płaszcz, a Grzegorz, zobaczmy co ma Grzegorz, też ma płaszcz. O, poprzednio nie mieliśmy tych płaszczy, więc w zasadzie miałem już w tym odcinku zacząć tutaj, ponieważ wybudowaliśmy maszynę do szycia, produkować póki co te kurtki, ale widzę, że wszyscy mają. Widocznie przy tych napadach piratów udało nam się odpowiednio zgromadzić. Więc na razie możemy, myślę, się zacząć zajmować tutaj tą żywnością. Dalej nie wiem, czemu nie działa po prostu ten dozownik pasty. Mamy tutaj ten cały pojemnik obok. Chyba, że trzeba im tutaj, bo tu dziwnie jest ustawione w tym momencie jakieś bronie, to w ogóle jest niepotrzebne. Powinniśmy tutaj mieć żywność. I to raczej nie zgniłą chyba. Surowe jedzenie, surowe mięso, rośliny i tak dalej. To powinno tutaj w tym momencie być. I może to załatwi sprawę. No zobaczymy. Obniżony nastrój ma Paweł. No to już standardowo. No niewinny więzień, umarł zimno w czasie snu. Aha, to jest kolejna rzecz, którą musimy zadbać. Jakieś ogrzewanie. Temperatura, grzejnik. Myślę, że można byłoby tak. Jeden grzejnik gdzieś umieścić tutaj. Tu mamy wentylację pomiędzy tymi pomieszczeniami. Bo może tu, powiedzmy, umieścimy grzejnik. A drugi grzejnik możemy umieścić gdzieś na przykład tutaj i w tym momencie jakby zrobić wentylację pomiędzy tymi dwoma pomieszczeniami. Tutaj widzę, że można by jeszcze zrobić jedną taką rzecz. Zauważyłem, że można w zasadzie, niekoniecznie trzeba odgradzać to wszystko, tylko można wybudować sam dach. Więc moglibyśmy niekoniecznie budować wszędzie zamknięte pomieszczenia, ale po prostu zadaszenia. Zróbmy tutaj na przykład jakiś taki filar. Do tego można byłoby zaznaczyć obszar dachu. Co prawda w zimie tutaj praca przy tym stole rzeźniczym może nie być przyjemna, ale może nie będzie tak źle. Przy czym może to bym dał bardziej, powiedzmy tak i tak. O, zobaczmy jeszcze jak ten obszar tutaj w tym momencie wygląda. O, można byłoby rozszerzyć, tak. I w tym momencie będą dwa filarki, które będą tu podpierały. A w przyszłości można to ewentualnie rozbudować jako ścianę. Ok, gromadzimy żywność. Tutaj mamy sporo jeszcze tkaniny, więc to też nam się na pewno przyda. Te niedługo się tutaj za dwa dni, za półtorej dnia. Ktoś by musiał zająć się tutaj przerobieniem tego. Kto jest naszym kucharzem, bo już nie pamiętam. Grzegorz. Co Grzegorz robi? Będzie jadł teraz. Aha, tutaj jest źle zlecenia, ale mamy ćwiartuj. Raz, dwa, trzy, cztery. Może tak, zróbmy powtarzaj bez przerwy. Nie no, ale to było bez przerwy, powtarzaj. Więc dlaczego nikt tego nie ćwiartuje? O, zajmie się ćwiartowaniem. W zasadzie tego żółwia by trzeba było poćwiartować w tym momencie.
A może żółwia się nie da ćwiartować? A, tutaj zajmie się ćwiartowaniem. Nie klikam na tym, co trzeba. Okej. I jeszcze mu wydamy trochę poleceń, żeby. A, już sam się zajął tym ćwiartowaniem. Dobra. No, to poćwiartujemy co wszystko, co mamy tu do poćwiartowania, wydaje mi się. Nie wiem, czy tam ustawiliśmy do polowań coś. Pewnie tak. Żywność, czy to pomieszczenie nam wystarczy na tą całą żywność? Mam nadzieję, że tak. Jaka tu jest temperatura w środku? Minus 1. Czemu tak słabo? Na minus 10 jest ustawione. Aha, bo wszyscy tędy przechodzą. A mieli tutaj przechodzić. Dobra, wiem, co miałem zrobić. Rozbierz struktury. No. Kto tu jest jeszcze na chodzie? Nie jest technikiem. Wszyscy śpią, bo nam się mięso zepsuje. Ale w nocy w sumie jest 8 stopni, więc może się nie popsują. A, tutaj mamy grzejnik już wybudowany. Bardzo dobrze. Jaka jest temperatura docelowa? No, powiedzmy 18 stopni. No, niech nie będzie bez przesady. Tu mamy w tym momencie 18, 18. W pomieszczeniu 17, 16, 17. Niezadaszone tu jest? A jak to się stało, że tu jest nasza jadalnia niezadaszona? Obszary. No jest zadaszona przecież. Dlaczego tu pisze, że jest niezadaszone? Jak to jest obszar w tym momencie dachu? Oznacz obszar dachu. Czym się różni jedno od drugiego? Aha, bez dachu, to nie. Usunie obszar, oznacz obszar odśnieżania. To pewnie nam też będzie w tym momencie potrzebne. Więc tu generalnie jest dach, więc nie wiem czemu tutaj w tym momencie jest to oznaczone jako bez dachu. No nie wiem, zobaczymy, jak wstaną wszyscy. Tu mamy jakieś pożywienie. No i dalej jest, że nie jest podłączony. Pożywienie ma tutaj przyniesione. Ten może trzeba go naprawić. Nie mam pojęcia, czemu to nie działa. Przyjmuje surowe jedzenie oprócz niejadalnych roślin. Nie rozumiem tego. Jest umieszczony obok, więc powinien działać. Chyba, że tu ma być. Ale gdzieś widziałem, że po prostu z tej strony na rysunkach w nawiki. No chyba, że chodzi o to, żeby było z konkretnej strony, nie z każdej. No to wtedy będzie ciężej go tutaj jakoś ewentualnie przebudować. Ale może odbiory też uda się nam to zrobić. Dobra, przyspieszmy trochę czas. Mamy ostatni dzień w zasadzie jesieni. Ryż nie za bardzo zdążył nam urość. Co nam jeszcze zdąży urość? Bawełna nie jest istotna. Ziemniaki, no może niektóre z nich. Kukurydza 70% maliny. O, te nam nie urosną. Nie wiem, czy bym tutaj jeszcze obszar w tym momencie z dachu nie oznaczył dodatkowy. Zrobił coś takiego, na przykład taki filarek. Dodatkowy filarek. A może nie tutaj. Tu anuluj i obszar dachu. Dajmy im, żeby tu zrobili. Może na razie. Na razie niech to będzie taki obszar dachu. Tylko podejrzewam, że musimy jeszcze tutaj dać filar.
Maliny na razie nie będziemy zadaszać. Ok, Grzegorz, kto tu jest naszym konstruktorem? Mayumi. O, Paweł jest w jakimś się, że tak powiem, stanie psychicznym z powodu braku bionicznej części ciała. Czyli Paweł w tym momencie nie będziemy mogli mu wydawać żadnych poleceń. No cóż, trudno. A Mayumi. Gra w podkowy, dobra, niech sobie pogra, ale teraz zobaczmy, czy o rany zrzucił koszulkę. No to nie jest dobry pomysł. Zajmij się budowaniem tutaj dachu. I co, mamy zadaszenie? Nie zadaszone. Zajmij się budowaniem dachu. Ciekawe, że tu był dach niewybudowany. A było oznaczone, że niby jest dach. I co, teraz jest niezadaszone. Tu jeszcze jest obszar dachu. Okej, okay. Skończ budowanie tego dachu. Chcę, żeby mieć zadaszony ten. Dobra, teraz powinno być. Dlaczego jest niezadaszone? W którym miejscu tu jest niezadaszone? Tu jeszcze jest niezadaszone. Dziwne po prostu. Dobra, teraz jest w pomieszczeniu. Ok, czy Paweł już się, że tak powiem, przestał dąsać? Jeszcze nie. Sknera. Nie jest tragarzem. Mayumi, ziemniaki. Za chwilę zjedz naprawianiem z drewna, transportem mięsa. Ok. Rozbierz. Mayumi, zajmij się rozbieraniem. Dobra, i teraz zróbmy tutaj ścianę. I Mayumi, zajmij się pracą nad ścianą. No i teraz będą chodzić tutaj. To by trzeba było wyciąć. To też. Tu też jest jakoś dziwnie niezadaszone. Ok, teraz powinni tutaj zająć się zadaszeniem. Paweł chyba się już, że tak powiem... Nie, kolejny jest jakiś tutaj Mayumi. Chodzi w jakimś, powiedzmy, smutnym nastroju, czyli machandrę, krótko mówiąc, ze względu na to, że niewinny w więzieniu umarł. Czy zginął, powiedzmy. No dobra, ale Paweł... Co robi Paweł? Rozmawia z kimś. Załóż ten płaszcz, który zrzuciłeś, dobrze. Dokończ budowę dachu. Zajmij się tutaj budowaniem dachu. Ok, jest już zadaszone w pomieszczeniu. Ok, sknera. Buduje dach, dobra. Tu też okazuje się, że było niezadaszone. Dobra, teraz się nagle wzięli za budowanie tego dachu. Sknera nie jest ogrodnikiem. Kto tu jest ogrodnikiem? Wytnij ten dąb, bo on tu przeszkadza. I tego też wytnij. Dobra. No, to teraz powinno to być troszeczkę lepiej. Obszary. Obszar domu. Obszar dachu. Znaczy to oznacza obszar dachu, który jest zaznaczony. Ale nie wiem, czy to jest jakaś możliwość, żeby pokazać, gdzie... Ten obszar dachu jest już wybudowany. Myślałem, że to automatycznie pokazuje w tym momencie obszar dachu, który jest jakby już zadaszony, ale widocznie nie. No nic. Udało się nam te działka w tym momencie
wynaleźć, co można byłoby dalej zrobić. Tworzenie wykładzin to na pewno by nam pozwoliło troszeczkę upiększyć te nasze pomieszczenia, ale nie wiem, czy kamieniarstwo nie jest nam bardziej potrzebne. Mało lekarstw i tak dalej, no na to nic nie poradzimy. Czy tu coś jeszcze jest do jakiegoś przeniesienia? Te granaty można by przetransportować. Grzegorz gotuje, to może później będziesz gotował. Ok. O rany, cóż to jest? W ciemnościach, sknera. Wszyscy coś tu dostają w tym momencie nagle kota z jakiegoś powodu, więc zobaczmy na ich potrzeby. No nie mają takie, powiedzmy, w ciemnościach i tak dalej. Sknera. Gdzie ma sknera swoje łóżko? Grzegorz, Mayumi. Tu jest wolne. To przydzielmy do... wybierz właściciela. Sknera. Tu jest Mayumi, tu jest Grzegorz, tu jest Paweł. Jakie to łóżko jest? Zwykłe, słabe, bardzo złe, tandetne, bardzo złe. No nie mamy za dobrych tych łóżek wszystkich. W ogóle to byśmy przeinstalowali gdzieś tutaj na przykład, żeby tu nie zawracało głowy. To jest tandetne, a to jest słabe. To i tak jest lepsze w tym momencie niż tandetne. Tak? Zaraz zobaczmy. Ilość pracy komfort 0,3, piękno minus 1. A, tu jest lepsze jednak komfort, więc powiedzmy ustaw w tym momencie Mayumi. Niech ma takie jedno wielkie łóżko. Przydzielmy po prostu lepsze. A to w zasadzie można byłoby rozebrać. I tutaj można byłoby spróbować jakieś nowe łóżko z cegły, tak. A chociaż może z cegły byłoby niezłe. Jakieś tu zrobić. Ok, no kwiatki rosną ładnie. Jak tu jest z pięknem tego. No jakby trochę wyczyścił, to by było dobrze. Ale ogólnie piękno, brzydki, 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 paskudny. Trzeba by im dać, powiedzmy, to sprzątanie na wyższym priorytecie. Ale wolałbym, żeby nam poznosili tą żywność tutaj. Tutaj mamy... Aha, w zasadzie moglibyśmy się teraz zająć również tymi obroną trochę. Mianowicie tutaj gdzieś można byłoby zrobić tak. Obszary, nie obszary, polecenia, struktury, gdzie to było? Produkcja, obrona. Worki z piaskiem. Ok. Można by zrobić takie umocnienia. Jedno tutaj. Drugie gdzieś tutaj. Gdzieś widziałem na jednym z YouTube'owych filmów taki sposób na budowę miejsca, gdzie będą te w tym momencie działka. W tym miejscu można tutaj jeszcze zrobić obszary zadaszenia. Nie wiem, czy to jest prawda, ale generalnie w zadaszonym miejscu, jeżeli znajduje się jakaś nasza postać i prawdopodobnie to działko, to wtedy jest trudniej go trafić. Więc jeżeli zadaszymy taki fragment i ustawimy tam to działko, no to być może, o ile to jest prawdą, no będą trudniejsze do trafienia te działka nasze. Obrona metalów mamy mało. Ale co z tego? Metal zawsze tutaj jest sprasowane żelazo, więc można wydać komuś polecenie, no może nie Mayumi. Mayumi dalej jest w tym takim nie za dobrym stanie.
psychicznym, potrzeby. O jest, katarzis, oczyszczenie, bardzo niskie oczekiwania, bardzo głodne, to zniknie. Zmęczona, zazdrosna. Ktoś ma bardziej imponującą sypialnię ode mnie. O rany, przecież masz kwiaty, masz duże łóżko, masz lampę, no po prostu, no, bez przesady. Bez przesady. Może nie róbmy z igły widły. Charakter potrzeby. Gdzie spać? A jak pozostali? Potrzeby. Czuję się dobrze. No tutaj powiedzmy to ujemny modyfikator ze względu na to, że ten nasz pies tutaj padł. Za 14 dni się skończyło. No to nie jest dobrze. To na to nic nie poradzimy. No tutaj dostał kosza od Mayumi. Rozpadające się ubranie. No to ubrania to tutaj jest mnóstwo leży. Wystarczy tylko to przetransportować może któreś z lepszych ubrań. Tandetne. Też tandetne. Zwykłe koszula. Przyspieszmy trochę. Jak ktoś będzie w tym momencie tragarzem, niech poznosi tutaj te nasze co lepsze, powiedzmy, ubrania. No, szybciej, szybciej, budźcie się. No. Okej. Paweł będzie jadł, okej. Skończy jeść, to mu damy. On jest w ogóle tragarzem? Jest tragarzem. Więc będzie mógł to wszystko. Niesie prosty posiłek, je prosty posiłek. Ileż on tego zjada? Wow, kapsuły transportowe. I to w samym centrum naszej bazy. Bardzo dobrze. Co tutaj mamy? Sknera. Transportuje metal. Dobrze, to jemu nie będziemy przeszkadzać. Paweł niech zje spokojnie. Co nam tutaj przynieśli? Co to jest? Metal. No to pięknie. Chociaż wolałbym żywność niż metal, ale cóż. Okej. Dobra, później zajmie się transportem. Na razie transportuj te wszystkie koszule, spodnie. Tutaj są one trochę takie rozpadające się. To jest dobra jakość. Sknera co robi? Tu buduje te działka, więc niech buduje. Będzie im trzeba jeszcze podciągnąć energię. Tu mamy dość niedaleko. Okay. Natomiast tutaj wydaje mi się, że też niedaleko będzie. Okej. Jak tam? Tu nie jest nic zablokowane. Tu dalej czekamy na panel słoneczny. Okej. Paweł, co robi? Metal. Może na razie nie można. Potrzebne materiały. Brakuje nam pewnie komponentów. Mamy trzy komponenty. Gdzie są komponenty? Tu są komponenty. Okej. To ja bym jak najszybciej te komponenty tutaj wykopał, póki zima nie przyjdzie, żeby nie trzeba było daleko chodzić. A w zasadzie już jest. No nie, jesień jest 15 miesięcy czy 6? 15 miesięcy, ale dopiero teraz się w zasadzie zaczyna zima. Kapsuły transportowe, no to to jest to. Tu nas zasłania, powiedzmy, mało lekarstw, potrzebny zbiornik z pożywieniem. No ale to pod prawym klawiszem się nic nie kasuje, więc nie wiem, ten przycisk jest wyjątkowo irytujący. Można szybko kasować wiadomości, klikając na nie prawym klawiszem mysza. No i co? No i kasuje, nic się nie dzieje. Coś tu jest dziwnego. Okej, na zewnątrz jest 10 stopni. W pomieszczeniu minus, minus 10, bo to jest ten. Okej, jest. Tutaj możemy mieć tylko trochę w tym momencie. A może na razie nie będę tu budował tego klimatu. No,
kanałów wentylacyjnych. Grzegorz widzę po prostu, ile wlezie gotuje, tak jak mu zadaliśmy. Zepsuje się za 1,2 dnia. To, czemu to dzień działa, to kompletnie nie rozumiem, a nie chcę wyburzać tutaj, chyba żebym tą ścianę wyburzył. Jakoś to tak przedłużył z czasem. Jest to pewien plan. Wycina dom. Dobra, Paweł się tam czymś zajmuje. Tutaj budujemy jakiś... Tak, to oni się zajęli. Grzegorz się zajmuje jak zwykle gotowaniem. Bardzo dobrze. Majumi, co robi Majumi? Odwiedza grób. Aha. Czemu Paweł nie wykopał tego? Sknera. Zajmijcie się kopaniem tej maszynerii jak najszybciej. Nie chcę przestawiać priorytetu na kopanie, na górnictwo, tylko chcę trochę mieć więcej komponentów. No. Ledwo żeś dotknął. Kop to. Wycina to pola. O, pewnie to wszystkie te priorytety są. Ale ja wolę manualnie po prostu im zadać tutaj. Dokończ, co zacząłeś. Dokończ, co zacząłeś. Nie chcę zmieniać im priorytetów, bo te priorytety póki co wydaje mi się, że działają bardzo dobrze. Wykop, dalej. A ty możesz... A, nie jest tragarzem. Dobra, to momencik. To zróbmy tak. Zajmij się transportem. A ty mi nie uciekaj. Tylko zajmij się kopaniem. O, już mamy prawie 30 minut. Ale póki co... Nic takiego wielkiego się w tym odcinku nie wydarzyło. Z tego co widzę. Ale to dobrze. Możemy się spokojnie do zimy przygotować. Okej. Okay. Aha, ty nie jesteś tragarzem. To dajmy Pawłowi. Zajmij się transportem komponentów. Dobra. Czy jeszcze coś mamy gdzieś daleko poza obszarem naszych... Drewno mamy, drewna mamy, a dość dużo, znaczy no może nie tak bardzo dużo, ale nie jest ono tak daleko. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś tutaj są przypadkiem jakieś, co to jest, jakiś rydlis. Majumi, a już w tym momencie transportuje, bardzo dobrze. Znowu ktoś ma obniżony nastrój. No, Paweł. Gdzie ma Paweł tą swoją sypialnię? Okej. Okay. Grzegorz coś transportuje. Tu transportuje maliny, prowadzi badania. Dajmy mu... Aha, nie jest sprzątaczem. Majumi transportuje do składowiska tego rudego lisa. Transportuje tkanina. Zajmij się czyszczeniem tej krwi na razie. Zajmij się czyszczeniem krwi. Zajmij się czyszczeniem brudu. Czyszczeniem krwi. Czyszczeniem krwi. Czyszczeniem brudu. Czyszczeniem brudu. Ok. Jakbyś się zajął przy okazji transportem tego. Jak już tu jesteś. Ok. Tak, jak tam nasze działka? W zasadzie to powinienem jeszcze do tych działek ustawić tutaj przełącznik, żeby nie były cały czas aktywne i nie zżerały nam cały czas energii. Więc może zróbmy. Najlepszy byłby pojedynczy przełącznik, tylko one akurat są w dwóch miejscach. Chyba, że zrobimy tak, że zrobimy tutaj, powiedzmy, jak już to jest wybudowane,
Tu zrobimy przełącznik, a drugi zrobimy gdzieś tutaj. Wtedy będziemy mogli włączać i wyłączać w razie potrzeby te działka, bo normalnie to one nie muszą przecież zużywać tej energii. No dobra. Mamy już jesień, czyli w zasadzie to jest okres wegetacji się już skończył, ale zimy jeszcze nie ma jako takiej. Tempo wzrostu 0%, aha, bo jest noc. Tak, bo jest noc. Poczekajmy jeszcze, no mamy już pół godziny. A tak, o, no właśnie. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, jest takie przysłowie. Pochwaliłem, że nic się nie działo. Ale oczywiście się wydarzyło, że mamy atak, ale myślę, że tym atakiem zajmiemy się już w następnym odcinku. Cześć i do zobaczenia.